Property Journal z targów nieruchomości, inwestycji MIPIM w Cannes. Pan Maciej Kotarski, firma TPS z Gdańska. Państwo są inwestorami nowego projektu Centrum Biznesu, Olivia Business Center w Gdańsku. Proszę mi opowiedzieć kilka słów o tym projekcie. No jest to projekt zlokalizowany w najlepszym możliwym miejscu, w centrum aglomeracji, przy głównej ulicy całego Trójmiasta. Centrum biznesowe o praktycznie nieograniczonych możliwościach wzrostu, ponieważ docelowa powierzchnia to jest ponad 120 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. No w tej chwili jesteśmy na etapie rozpoczynania budowy pierwszego budynku, Olivia Gates. W ostatnim tygodniu dostaliśmy pozwolenie na budowę, czekamy na uprawomocnienie się tego pozwolenia. Prowadzimy pierwsze rozmowy z najemcami. Mam nadzieję, że budowa ruszy jak najszybciej. Rozumiem. A może teraz kilka słów o samym projekcie. Kto jest architektem tego przedsięwzięcia? No to jest dość istotna rzeczywiście kwestia. Architekt decyduje o tym, jak dobrze dana powierzchnia jest, jak funkcjonuje, ile jest powierzchni wspólnej, która jest niepotrzebnym kosztem obciążającym najemców i jak można aranżować powierzchnię, jak elastycznie. No w naszym przypadku zdecydowaliśmy się wybierać wyłącznie wśród firm, które zbudowały co najmniej kilka parków biurowych w Polsce. Takich firm w Polsce znaleźliśmy trzy. Wybraliśmy jedną z nich. To jest firma zlokalizowana w Brukseli, gdzie pracują polscy architekci, Conior & Partners. Zbudowali w Warszawie kilka parków biurowych, każdy składający się z kilku budynków. I rzeczywiście no, ich doświadczenie plus nasza wiedza o potrzebach dotyczących potrzebach najemców na rynku lokalnym, naszym zdaniem daje optymalny miks. Budynek, który będzie niezwykle elastyczny i bardzo konkurencyjny w wynajmie. Rozumiem. A na kiedy planowany jest termin zakończenia inwestycji? To teraz trzeba powiedzieć, której, prawda? Bo nasz jesteśmy tak jakby projektem wielofazowym. Pierwszą fazę, czyli Olivia Gate, budynek nazwany bramą dla swojego charakterystycznego kształtu bramy, chcemy skończyć we wrześniu przyszłego roku. Cały kompleks zaś tutaj jest zaprojektowany na wiele lat. Inwestycja jest tak ogromna, że będzie absorbować popyt i jakby rosnące zapotrzebowanie najemców na powierzchnię przez wiele, wiele kolejnych lat. A od kiedy inwestorzy mogą zgłaszać chęć wynajęcia powierzchni biurowych? Takie rozmowy już się toczą od kilku miesięcy, także pierwszy list intencyjny już jest podpisany na jedno z pięter w budynku, także zapraszamy wszystkich do rozmów od zaraz. A w takim razie życzę sukcesów temu projektowi. Dziękuję bardzo za udzielone wywiady. Bardzo dziękuję.